Witam Państwa serdecznie. Ciekawy temat. Dzisiaj wszyscy mówią o tym, że nasz konflikt o TVN i o reprywatyzację, konflikt Polski ze Stanami Zjednoczonymi może wpłynąć na bezpieczeństwo naszego państwa w przyszłości. Również bezpieczeństwo to czyste o charakterze niepodległościowym, które miałoby się wiązać z hipotetyczną na przykład inwazją militarną Rosji, że my przez TVN, rzekomo Polska, uderza w swoje własne interesy, no bo Stany Zjednoczone mogą się w przyszłości kierować właśnie tym, czy udzielać ewentualnej pomocy Polsce, czy nie. No i chcę pokazać, jak bardzo absurdalne jest to myślenie, niestety bardzo mocno obecne, nie tylko w dużej części cynicznej polskiej prasy i mediów. Polski oczywiście tylko w cudzysłowie, bo często z kapitałem zagranicznym, który wcale nie jest zainteresowany tym, żeby Polska była silnym państwem, ale również to myślenie jest obecne w dużej części polskich elit. I czy rzeczywiście jest tak, że nasza polityka, polska polityka wobec tematu praworządności, czy Izby Dyscyplinarnej, prawda, czy TVN-u, czy reprywatyzacji, może wpłynąć na bezpieczeństwo Polski? I pozwólcie Państwo, że przeprowadzę taką analizę historyczną, czy tego typu sprawy mogą wpływać na duże decyzje w tak zwanej dużej geopolityce. I posłużę się tutaj trzema przykładami z historii, które powinny być co najmniej ważnym elementem w dyskusji. Raz, polski udział w II wojnie światowej, dwa, temat kurdyjski. No i trzy, najświeższy temat, to znaczy temat Afganistanu, który teraz nagle wszyscy się obudzili i widzą, co się dzieje właśnie w tej części świata. Najpierw, jeżeli chodzi o II wojnę światową. Otóż Polska, przypominam, była jednym z najbardziej lojalnych sojuszników Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Nasz rząd mieścił się w Londynie, jak Państwo bardzo dobrze pamiętacie. No i tak się o to składa, że no i Polska oczywiście walczyła na wszystkich frontach, prawda, wspierała nasz anglosaski sojusz, gdzie tylko to było możliwe. Pomimo, że jeszcze wtedy nie było wiedzy na temat tego, na przykład, że Wielka Brytania czy wywiad brytyjski nie poinformował Polski o tym, że o układzie Ribbentrop-Mołotow, mimo że wcześniej o tym wiedział, nie mówiąc dużo o tym, że sami zapewniali nam poczucie bezpieczeństwa w przypadku inwazji niemieckiej. Ale do tego nie ma co wracać. Być może warto tylko pamiętać o tym, że bardzo ważna konferencja teherańska w kontekście, o którym rozmawiamy, przynosiła następującą wiedzę, mianowicie czy Polska za swoją lojalność otrzymała wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. No i tak się o to składa, proszę Państwa, że według na przykład Hugh Longiego, Brytyjczyka, naucznego świadka konferencji w Teheranie, zarówno Churchill, jak i Roosevelt byli gotowi oddać Stalinowi więcej niż on sam oczekiwał, szczególnie jeżeli chodzi o wschód, środkowo-wschodnią część Europy i sprzedawać interesy tych właśnie państw. Po przygotowującej konferencję w Teheranie, konferencji w Moskwie już było niemalże wiadomo, że Polska nie tylko walczy o, chociaż nie powszechnie jeszcze, ale że Polska już nie tylko walczy o swoje granice, ale walczy już o, przede wszystkim o swoją niepodległość. I tragicznym i głównym winowajcą, nie według mnie, tylko na przykład według tak wybitnego historyka, jakim jest pan profesor Andrzej Nowak, głównym winowajcą tego, co skandalicznego lekceważenia Polski, był właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych Roosevelt, bo Churchill jeszcze przynajmniej próbował w rozmowach ze Stalinem umieścić jakiś element w nowym rządzie polskim, umieścić jakiś element, który nie byłby nastawiony surwealistycznie wobec Stalina. Roosevelt nie poparł go w tej sprawie, nie przywiązał do tego kompletnie żadnej wagi i okazało się, że oddali, że tym lojalnym, że zdradzili tych lojalnych Polaków,
Polaków, decydując się na oddanie wschodniej części Polski, dokładnie według traktatu Ribbentrop-Mołotow, na tej tak zwanej linii Kerzona. Co ciekawe, po tej konferencji teherańskiej udało się, najważniejsze z tego wątku polskiego dla Roosevelta było to, żeby nie ogłaszać tej zdrady Polaków, dlatego że on ma rok później wybory i liczy na głosy polskie oczywiście w Stanach Zjednoczonych, w związku z tym on nie bardzo chciał to ogłaszać, ale Stalinowi był gotów oddać żywotne interesy polskiego państwa. Roosevelt był generalnie tragicznym prezydentem Stanów Zjednoczonych dla Polski. Truman, który był dużo młodszy i już był dużo bardziej próbował akcentować, rozumiał też interes lojalnego sojusznika, jakim był Polska, widział i rozumiał bardzo dobrze wkład Polski w zwycięstwo nad Hitlerem. Miał bardzo mocne akcenty w rozmowach z Sowietami, które były odnotowane. No między innymi po tej słynnej sprawie procesu z wicepremierem polskiego rządu na czele, który zafundowali nam podstępnie Sowieci. Wtedy Truman wykazał się wyjątkową odwagą w rozmowie z Mołotowem, chyba, jak mnie pamięć nie myli. Co wtedy, w tej sytuacji historycznej, nie było sprawą oczywistą i prostą. Ale mimo to ostatecznie przyszli doradcy i powiedzieli, że temat Polski trzeba odpuścić, dlatego że nasze geopolityczne interesy mówią o tym, że Polska jest mniej ważna niż na przykład sprawa Japonii. No i dlatego Polskę trzeba, tam ciągle otwarta sprawa Japonii, między innymi oczywiście, i dlatego polski temat trzeba odpuścić. I ostatecznie nie zwyciężały żadne sympatie, czy to, czy Polska była wyjątkowo lojalnym sojusznikiem, tylko zwyciężył geopolityczny interes wykalkulowany na chłodno Stanów Zjednoczonych. Dokładnie podobnie jest, jeżeli chodzi o sytuację Kurdów. Kurdowie stanowią, czy nie nawet największą mniejszość, nie wiem nawet, czy nie największą w tej chwili mniejszość narodową z silną tożsamością bez własnego państwa. Mimo że umowa chyba z 1920 roku zobowiązywała do powstania państwa Kurdystanu. No i Kurdowie, próbując walczyć o własne państwo, budowali sojusze ze Stanami Zjednoczonymi i byli wyjątkowo lojalnym partnerem, ale doznali zdrady ze zdradą, ze swoją lojalność, lojalną służbę, wtedy kiedy interes Stanów Zjednoczonych był najważniejszy. Pierwszą taką zdradą był element powstania, które rozpoczęli właśnie Kurdowie jeszcze za czasów Saddama Husajna w Iraku, i Amerykanie obiecali im wsparcie, a potem zostawili ich na lodzie, bo sobie chłodno wykalkulowali inny swój interes. No i oczywiście świeża sprawa, która zszokowała nawet amerykańską opinię publiczną, kiedy armia stworzona właśnie z Kurdów pomagała w Syrii zwyciężać Stanom Zjednoczonym państwo islamskie. Na tyle, że Kurdowie zaczęli kontrolować w tej części ogromną część, czy dużą część strategicznego terenu. Odpowiadali nawet w umowie ze Stanami Zjednoczonymi za więźniów państwa islamskiego. Bardzo ważnych z punktu widzenia takich strategicznych interesów na tym terenie, no ale jak Państwo wiecie, no niestety jakiekolwiek bliskie istnienie czegoś, armii, która byłaby zdolna do samodzielnego działania kurdyjskiej w okolicach Turcji, było nie do zaakceptowania przez Ankarę, i Ankara regularnie starała się o to, żeby zrobić porządek, tak można to powiedzieć w cudzysłowie, z tym elementem samodzielnym, wydawałoby się elementem kurdyjskim. No i co się okazało? I okazało się, że jak Erdogan twardo postawił kwestię ze Stanami Zjednoczonymi, że on ruszy właśnie na tą część Syrii, gdzie znajdują się te części, ważne części przejęte i kontrolowane przez wojska utworzone właśnie z Kurdów.
No to pewnego dnia, ku zdziwieniu wszystkich, Stany Zjednoczone ogłosiły, niestety zresztą za pomocą Twittera wtedy prezydenta Trumpa, że nie będą się wtrącały do tego konfliktu, po czym prezydent Erdogan ruszył na Kurdów i z dnia na dzień najlojalniejszy sojusznik Stanów Zjednoczonych został tam zdradzony, najlojalniejszy pomagający w walce z państwem islamskim, z ogromną ilością ofiar, tym taką specjalną jednostką złożoną z kobiet. Został zostawiony, bo interes jednak Stanów Zjednoczonych podpowiadał, że Turcja jest ważniejszym partnerem, interesy z Turcją są ważniejsze. Jedną z najpotężniejszych armii, chyba jedną z 10 najpotężniejszych armii w tej chwili na świecie, drugą w NATO chyba, jeżeli się nie mylę. No i tak to wszystko, proszę Państwa, przebiegało, jeżeli chodzi o lojalność tą, prawda? Czyli cokolwiek by Kurdowie nie robili, i tak ostatecznie zwyciężyła taka chłodna kalkulacja geopolityczna, a nie lojalność. No i wreszcie ostatni przykład, który jest, wydaje się, najświeższy i w ogóle powinien jakby wielu osobom dać do myślenia, to jest razem, oczywiście sam z częścią Iraku, ten Heartland nazywany, czyli część tej, jak to mówił, wielkiej szachownicy Brzezińskiego. Heartland Mackindera to jest taki, proszę Państwa, znany geostrateg, który o tym Heartlandzie, czyli której jakby kluczową częścią jest właśnie Afganistan, mówił, że kto kontroluje tą część świata, to kontroluje świat. Czyli tą ważną część Euroazji. Dlatego Afganistan zawsze rozpalał umysły dużych państw. Próbowali już Brytyjczycy, potem, jak Państwo pamiętacie, próbowali Rosjanie. No i w końcu Stany Zjednoczone. Ale ta lekcja jest o tyle ciekawa, że Stany Zjednoczone, które zainwestowały tam ogromną ilość pieniędzy, wojnę trwającą prawie 20 lat, obiecały tam i tworzyły zręby instytucji, armii, obiecały ludziom, że tam, którzy zaczęli się angażować w tworzenie tej armii, obiecały stabilizację, obiecały piękną przyszłość. Ale nagle się okazało, że tego terenu nie da się, tak jak wydawało się wcześniej Brytyjczykom czy Rosjanom, po prostu nie da się kontrolować. Są zbyt duże różnice kulturowe. I okazało się, że, proszę Państwa, tych wszystkich ludzi, tych tysięcy, milionów ludzi, którzy uwierzyli tam Amerykanom, okazało się, że Amerykanie z dnia na dzień się wycofali. I wycofali się, proszę Państwa, w taki sposób, że ciekawie to opisał w Kulturze Liberalnej, nie nasze środowisko i nasz człowiek, Bartłomiej Sienkiewicz, nie kto inny właśnie jak Bartłomiej Sienkiewicz, który mówił, że był w tej bazie swego czasu, jeszcze jak był ministrem w bazie w Bagram. To jest taka baza, która stanowiła główne zaplecze logistyczne w Afganistanie, takie no niemalże miasto amerykańskie, wojskowe. I opisuje tam historię, że Amerykanie wycofali się, nie wycofali się, tylko w ogóle niemalże uciekli w nocy, zostawiając cały sprzęt i fruwające śmieci. I kiedy przyszedł generał, który nazywa się Kohistani, generał Kohistani, czyli generał armii afgańskiej, rano na lotnisko, to zobaczył, że nikogo nie ma, tylko sprzęt amerykański został. Tak Amerykanie ich zostawili. I co się okazało? I chwilę później talibowie zaczęli zdobywać miasto po mieście. Oczywiście znani ze swoich nieprawdopodobnych zbrodni, fanatycy radykalni, religijni zdobywają miasto po mieście, niestety, kontrolując już dzisiaj, jak rozmawiamy tutaj, większą część Afganistanu i szykują się do oblężenia stolicy Kabulu. I co ciekawe, wiele osób wskazuje na to, że oni chcą zdobyć ten Kabul, taki mają plan propagandowy. Nie inaczej, tylko właśnie 11 września, 20. rocznicę zamachu na World Trade Center, co byłoby symboliczne. No i oczywiście Afganistan zostawili zaangażowani w to, niestety również w jakiejś części angażowali się Polacy, ale generalnie liderzy europejscy zostawili. Stany teraz próbują, widząc co się dzieje i widząc
że cały świat obserwuje to, co się dzieje w Afganistanie, to próbują teraz z powrotem tam ściągają tych żołnierzy, ale generalnie no, chcę Państwu powiedzieć, że to są takie trzy bardzo dobre przykłady, które powinny być dla nas nauczką, empiryczne, które powinny być dla nas nauczką, dla Polski szczególnie nauczką, że nawet jeżeli jest się najbardziej lubianym, lojalnym sojusznikiem, a takim bez wątpienia byli Kurdowie, kolaborująca armia, prawda, afgańska. Czy już nie wspominając tej historii właśnie związanej z II wojną światową, to i tak ostatecznie nie będą zwyciężały te takie decyzje krajowe, czy to kogo się lubi, czy nie, tylko ostatecznie zwycięży interes geopolityczny. Dlatego jeżeli ktoś z Państwa dzisiaj próbuje, a telewizje są w Polsce tego pełne, powiedzieć, że jeżeli któregoś dnia, na przykład nie wiem, w Królewcu, w Kaliningradzie, prawda, wojska rosyjskie przekroczyłyby te granice, prawda, i, czy z innej strony nie, białoruskiej, prawda, i wkroczyłyby do Polski, to oni próbują Państwu powiedzieć dzisiaj, że to, czy Stany Zjednoczone nam pomogą, czy nie, to może zależeć od kwestii TVN-u, czy tam budynków z reprywatyzacji, czy nie wiem, czy izby, zagrożenia Izby Dyscyplinarnej. No nie. Nie. Ostatecznie zwycięży kalkulacja, czy dane kierownictwo państwa i elit Stanów Zjednoczonych po pierwsze będzie chciało poważnie dalej traktować sojusz NATO i artykuł 5 tego sojuszu waszyngtońskiego, jak Państwu przypominam, że jak zaatakowany jest jeden członek, prawda, no to NATO, to inny ma obowiązek pójść w jego obronie, w skrócie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ale przede wszystkim interes, który polega na tym, czy Stany Zjednoczone będą chciały, żeby tą część świata kontrolowali Rosjanie, czy jednak Stany całkowicie odpuszczają Europę. A nie to, czy TVN, czy restytucja mienia. Nie. I to jest dla nas nauczka, czy warto, co warto robić w pierwszej kolejności i jak ustawiać hierarchię tego, na czym Polska powinna się koncentrować. Bo jest jeszcze kwestia, najlepiej doświadczyła tego Ukraina, która gwarancją największych państw w latach 90. podpisała umowę, porozumienie, które mówiło o tym, że jeżeli zrzeknie się, to był chyba czwarty wtedy największy potencjał nuklearny na świecie, Ukraina takim dysponowała, kiedy zrzekną się tego potencjału nuklearnego w całości, to oni gwarantują nienaruszalność ich granic. No i co? Ukraina zrzekła się swojej broni, a jak jest z nienaruszalnością granic? To niestety duże państwo już o tym zapomniały. Dlatego oczywiście sojusze międzynarodowe są ważne, trzeba o nie dbać, trzeba zachowywać się przewidywalnie, ale przede wszystkim trzeba walczyć o siłę własnego państwa. I rozumieć to, że jeżeli i nie dać się też tak łatwo zastraszać, kiedy na szali stoją kwestie fundamentalne z punktu widzenia przyszłości polskiego państwa. Bo jeżeli my pozwolimy sobie na to, żeby wymiar sprawiedliwości, czyli ogromna część faktycznej władzy w państwie, najważniejszej władzy w państwie, co udowodniałem we wcześniejszych nagraniach, nagle zostanie jakby terenem eksterytorialnym, de facto kierowanym, nie wiem, z Unii, po części z nie wiem, ze Stanami Zjednoczonymi, to nie będzie już część polskiego państwa, to polskie państwo staje się fundamentalnie słabsze, jeżeli w ogóle możemy jeszcze nazywać to Polskę suwerennym państwem. I o to toczy się walka. A to też ma fundamentalne znaczenie w sytuacji. Oczywiście rozmawiamy tylko o hipotetycznych sytuacjach, ale o hipotetycznej sytuacji, kiedy Polska znalazłaby się w przyszłości w sytuacji zagrożenia na przykład militarnego. Czego mam nadzieję, oczywiście nigdy nie dojdzie. Ale skoro są dzisiaj rozważane takie różnego rodzaju hipotezy, prawda, fruwają po różnych telewizjach, to chciałbym, żebyście Państwo poznali moją opinię na ten temat. I że zawsze interes naszego państwa w pierwszej kolejności powinien być najważniejszy i nie powinniśmy się przejmować tanimi groźbami. A sojusze trzeba utrzymywać i sojusze są bardzo ważne, ale trzeba patrzeć na te sojusze realnie, pamiętać o historii, bo ona jest najlepszą nauczycielką życia.
Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle zachęcam do subskrypcji kanału.